Idziemy na szybkie zakupy do Targetu. Musimy kupić parę rzeczy, a przy okazji może uda się Wam nagrać coś o dekoracjach z Halloween. Także idziemy do środka. No i tak się zaczynają dekoracje na Halloween. Dynie. Zawieszki na drzwi. O, jakie fajne autko. Widziałeś? Spoko. Nawet nie drogie, tylko $20. Czaszki, nie czaszki. Też przywieszki na drzwi. Albo w okno. No, takie na... Zobacz, to fajnie. Taki ogromny pająk. Lampy. Wyciśnij. Zobaczymy, jak się świecą. A to? Co to robi? Dobre. Dobre. Duchy. A, to tylko oczy z Kasi świecą. No. Tu są jakieś małe dekoracje. Ale czarownica śmieszna. Mieszająca w kotle. Nietoperek. Czadowy psiak. $35. No. Tanie. Płynna mgła. Czy trzeba urządzonko kupić? Można robić mgłę. Lampki, nie lampki. Wszystko, światełka. Idziemy, zobaczymy. To dla dzieci te wiaderka, jak chodzą po domach i słodycze. Zbierają cukierki. Zestaw do wycinania w dyni otworów. Czaszki. Kolejne dekoracje. Na drzwi. Na imprezy. Talerzyki, nie talerzyki. Koty. Karuzela. To nic nie robi chyba. Dynie. O, coś podobnego mamy, takie świecące. Później Wam pokażę. 8 baksów. Tutaj po 8, 5. No. Tanio. Kościotrupy. Kościotrupy.
Po ile te kościotrupy? A, dość tanie, po 35 dolarów, 15. O, coś podobnego nasi sąsiedzi mają. Położyli już przed domem kostiumy. Tak, to są kostiumy dla dzieci, które chodzą po domach i zbierają słodycze. Tak. To jest cała półka. No. Dla maluszków ubranka. Czadowe są. Różne kostiumy. Czadowy Yoda. O, strój dla małej czarownicy. So cute. Jednorożec. Dla wszystkich dzieci, od małego niemowlaka po podrostki, wszystko się znajdzie. Tak jak widzicie tu, może być mała czarownica, większa. I mamusia. I już mamusia czarownica, tak. Kostiumów a kostiumów. Co tylko dziecko by sobie wymarzyło. Nawet dla zwierząt. Nawet dla zwierzaka i dla całej rodziny. A tutaj już szara rzeczywistość. Papier toaletowy i worki na śmieci. A to są bardzo niedobre candy corn. Takie bardzo słynne amerykańskie cukierki. W kształcie dyni. Tak, takie ząbki w kształcie dyni. Próbowałam. Od koleżanki z pracy dostałam. Bardzo niedobre. A tutaj oczy. Kocioł. Patrz, jaki kociołek. Co to za kociołek? Slime. To jest taka maść. No. Idziemy? Co to bierzemy? Chcesz? Nie. Cynamon. Jabłkowe, takie jedliśmy i to są pumpkinowe. Chcesz wszystkie smaki? Nie, nie widziałem. A teraz wam pokażę cukierki, które Amerykanie kupują, że dzieci jak chodzą po domach w takich ogromnych torbach. Za taką ogromną torbę 9 dolarów. Tam możecie zobaczyć, jakie ogromne opakowania. Małych opakowań. Milky Way, Twixa, Snickersa. Tutaj jakieś inne jeszcze cukierki. A tutaj dla piesków, tak? Tak. Kostiumy na Halloween. Zobaczcie. Jaki śmieszny. O, nawet kota można przebrać. Dobre. Nie chciałbyś kawy? Jakiejś pumpkinowej czy czegoś? Też pumpkinową kawę. Piliśmy ostatnio pumpkinową kawę. Kiedyś kupowaliśmy pumpkinową kawę. Chce się okupić? To nie, bo to są te jakieś kapsułki, nie kapsułki. Spadamy z pół, z niego nie dopuścimy. No, idziemy, idziemy. Już idziemy. Dynie, żeby wyciąć i zrobić lampion. O, to nasza wieczorna kolacja, a raczej podwieczorek. Godzina siódma? No. Koło siódmej? Winko pijemy. Winko. Mężu. Tak bez okazji. Kiedy my ostatnio wino piliśmy?
pół roku temu może? Oj, bardzo więcej. Dawno. Mamy winko z sokiem pomarańczowym, tak zwana mimoza. No. Dlatego mamy... Guacamole. Guacamole. Awokado, cebulka, pomidory, cytrynka. I tortilla chips, pumpkinowe, dynia. Blisko Halloween. Kupiliśmy na spróbowanie. I nawet bardzo dobre. Uszeleszczę chwilę. Ups, wysypałam. Także my się relaksujemy przed jutrzejszą pracą, a Was pozdrawiamy.